Dzień dobry YouTube, chciałbym przedstawić mojego brata. Jeszcze nie ma imienia, więc piszcie w komentarzu, jak mamy go nazwać. Jest to dzik od Pawła Groma. Dziękujemy za to. W następnym odcinku wybierzemy imię. Słuchajcie, już trochę wypiliśmy przy tym odcinkiem, musieliśmy, bo jak zobaczyliśmy ostateczne zestawienie, to trochę się podłamaliśmy. Robur wypił pół litra naraz. W życiu nie tylko pieniądze się liczą, synek. W życiu liczy się rodzina. Liszy, coś jeszcze liszy? Tam gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, co jeszcze było? Takie mądrości. Kto tworzy event, ten 100 tysi kopie. Kto pod kim dołu kopie? Ej, to kopie, był spoiler. To my wykopaliśmy pod sobą dołek i w niego wpadliśmy. No dobra, no to co? Montażysta piękną grafikę tutaj zafunduje wam pewnie. Tak, nie wzięliśmy kartki, więc Błażej narysuje tutaj. Błażej. Wielkie, wielka tawerna. Jakaś fajna, ładna kasa czy worek pieniążków. I animacje. Dźwięk pieniążków, o których będziemy mówić, które skakują do tego woreczka. Cyk, cyk do worka i cyk. Przez cały film, żeby ta kwota się zwiększała, to będzie bardzo fajne podtrzymanie uwagi. I będzie ciekawy film. Wydarzenie było dwudniowe, więc wszystkie koszty, które powiemy teraz, rozłożyły się na dwa dni. Zaczynamy od kosztów i koszty po kolei są takie. Nocleg całej ekipy. 7280 zł i 60 groszy. Tylko wyjaśnijmy, co to jest ekipa. Nocleg ekipa, no to... Nie nas czterech, bo tak brzmi jakbyśmy kurwa w grandzie. Oczywiście, to nie były noclegi właśnie takie premium, takie standardowe raczej. I to ile? 8, 10, 12 osób było jakoś. To było 7300. Wynajem hali to było 8000. Tutaj wszystkie ceny staramy się podawać netto. Wynajem krzeseł, domków, podestów i takiego wyposażenia na hali to było 12000. Cyk. Niepozorny, co? Woreczka. To i krzesełka, podest. Ale było kilkaset. 12 krzesełek, nie? Już 30 w sumie, nie? Prawie. Także i tak naprawdę wydaje, nic nie ma, nie? Pusta, jest pusta, pusta hala i krzesełka. Podest, też musi ekipa przyjechać, złożyć, rozłożyć, za to się płaci, to parę osób przy tym pracuje. Wynajem nagłośnienia na seminarium było to 1200 zł, ponad, 1230 tutaj dokładnie mam wpisane. Wynajem ekranu, projektora to 1600 zł. Na przykład jeszcze musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo na hali, więc tutaj takie koszty to wyniosły 3000 zł, to głównie na karetkę i ratowników, generalnie bezpieczeństwo. Na zawodach to jest obowiązek, żeby ta karetka była. Wynajem tutaj jakiegoś małego AGD, lodóweczka czy na kanapki, napoje 300 zł, wynajem aut dostawczych, paliwo to było 3,5 tysiąca złotych plus dwa mandaty. Tak, sklep piknikowy plus obsługa sprzedaży biletów abonamentowych chyba, tak? Bo nie mam dokończony, tutaj nie mogę rozszerzyć, ale to myślę, jest 5... że abonament też za sklep, za witrynę po prostu tak, też jest wliczony. Tutaj wyszło 5500 zł. Wow! A wiecie, że zrobiłem myślałem, tak? Myślałem, że coś się popsuło, ale tylko ten. I to spadło? Zrobiłem tak. Możesz dać na replay. 4500 zł. Wow! Sklep piknikowy plus obsługa sprzedaży biletów to było 5500 zł. I jest to strona, gdzie kupowaliście bilety. Tyle nas kosztowała. 11 obsługa hali, czyli sanitariat, sprzątanie 1700 zł. Dalej tak, może ktoś chce? Ogólnie w ramach wydarzenia było kilku pracowników bezpośrednio od którzy pracują na co dzień tam na tym obiekcie, więc to też by 3-4 osoby, czy nawet więcej mogło być. Idziemy dalej, 12, wynajem mebli plenerowych 1100 zł, dalej fotograf 2000 zł, następnie są banerki, banery 3136,50, Błażej. Błażej jest między kanapkami i szarlotką na liście. 28 zł. O kurwa. Dalej są opaski do wejściówek 800 zł. Dalej flagi 4268 zł. Sprzęt i rzeczy specjalnie jakieś kupione na piknik. No to tego było na pewno dużo. 4,5 tysiąca zł. No. Tutaj nie mamy wyszczególnione, ale zawsze specjalnie na wydarzenie coś się dokupuje. Dalej różnego rodzaju wydruki, zaproszenia VIP i tym podobne. 1000 zł.
kanapeczki 2375 zł. Ojebaliśmy chyba połowę, to największa wtopa. Ja sam chyba zjadłem. Nie no, pyszne były kanapki. 18 chyba, 18 ja kanapek. Ja też kilka zjadłem. Ale one uratowały mi życie na piknik. Takie miałem dobre energię właśnie. Dużo rozmawiać. Za rok piknik po prostu będziemy stać z kanapkami i chuj, nie? Jak piknik, to musiała być też szarloteczka. 870 zł tutaj mam było za szarloteczkę i zakupy gastronomiczne, czyli ogólnie batoniki, napoje i takie inne rzeczy, 4000 jeszcze. Astronomiczne. 25. Zakupy astronomiczne, czyli... za 4000 zł. Ale też na przykład musieliśmy zapewnić jedzenie, picie też naszym pracownikom, wolontariuszom, także to nie było tylko na sprzedaż, nie? Tak jest. Zakupy w IKEA czy Castoramie typu wieszaki, narzędzia, regały, dodatkowo też musieliśmy się zaopatrzyć w takie, to było 5000. I uwaga, fajny punkt, wolontariusze. Właśnie chcieliśmy bardzo fajnie ugościć naszych wolontariuszy, żeby też miło wspominali wydarzenie, zapewnialiśmy im jakieś jedzenie, koszuleczki, czy właśnie jeszcze jakieś bony na nasz sklep i to też kosztowało nas 7000 zł. I ja się bardzo cieszę, że w sumie wolontariusze też coś z tego mieli, bo zrobili mega robotę, że to nie była taka praca po prostu bez żadnych, no, że jakoś się zrewanżowaliśmy. To się bardzo cieszę, że mimo, że tam nie płaciliśmy im, to myślę, że fajnie wspominają. Paliwo do samochodów i właśnie tutaj jest wpisane 3000 zł. Nie mam wyszczególnione jakie auta i tak dalej, ale mieliśmy dwa busy duże, mieliśmy kilka osobówek, więc... Tu chodzi chyba o osobówki właśnie, bo trochę się tego... dostawcze były wcześniej tak, podliczone. No to... Na pewno wiele aut tam było. Szamka ekipą. Zawsze mamy taką tradycję, że jednak ekipą chcemy sobie zjeść na wyjeździe. No to też tutaj nam z 1500 na takie jedzenie ekipą wyszło przez te 3 dni. Nie wiem skąd. Ty kurwa łaziłeś chyba. Łączek łaził, jak ja chodziłem do delikatesu, żeby kupić sobie normalne jedzonko. No, tak? I nic na fakturę nie daliśmy. No my też iśmy. Naprawdę? Cały nasz tył. To wiecie, nie macie kontroli nad firmą, bo ja też nie brałem, czyli w sumie ja też nie mam kontroli. Ty normalnie ktoś mógł pójść i kupić, a my o tym nie wiemy. To bym policzył jako jeszcze zwroty za paliwo i nocleg dla ambasadorów. Performerów, ambasadorów, no. To 1000 zł. Mhm. No i wypłaty dla naszych pracowników, czyli taki dodatek za to, że byli z nami od piątku do niedzieli. Też to jest ciężka praca, więc liczyliśmy po wyższej stawce niż na co dzień, bo praca na pikniku to była od rana do nocy, po 16 godzin dziennie często. Tak jest. I tutaj łącznie wyszło 10 050 zł. Właśnie jeżeli chodzi o tą kwotę, to ona by się zwiększyła znacznie, ponieważ kilka miesięcy przed wydarzeniem już mocno angażowaliśmy całą firmę w przygotowania, więc spokojnie można i nawet drugie 10 tysięcy policzyć, ile nas to wymagało pracy przed wydarzeniem. Bo cała firma naprawdę staje na nogi, żeby takie coś wypaliło. To może błażej dorzucić do worka te Myślę, że to spokojnie, bo to jest... No, i magazyn, i biuro u nas zajmuje się no, już kilka miesięcy przed wydarzeniem tymi wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Ciężko to policzyć dokładnie, no. Tak naprawdę ile pracy i czasu zostało włożone w to? Noclegi, które zamawialiśmy dla zawodników, sędziów i osób, które pomagały nam przy organizacji zawodów, to było 7700 zł. Też mamy duże koszty związane ze streamem, bo tego w sobotę nie było, w niedzielę już było. Stream można policzyć tutaj 8000 zł. Nagrody, puchary, medale na wydarzenie, nagrody rzeczowe. To było i tu w sumie największa kwota łączna wyjdzie. Ja mogę powiedzieć? Ja chcę razem z tobą powiedzieć. Dobra, to najpierw puchary powiedzmy. 3, 4. 1868 zł 46 groszy. Ładnie ktoś jedną fakturkę podał, bo tak z groszami nawet. To są puchary. Teraz nagrody kasa. 3, 4, 18 tysięcy złotych. Złotych.
Fajnie, fajnie, bo pierwsze zawody i już jest taka kasa do wygrania. Której ciężko znaleźć. Jeszcze nagrody rzeczowe plus czeki dróg. To jeszcze od razu dodajmy do tego. 3, 4, 1500 zł. No. I... Także na ponad 20 tysięcy wyszło na nagrody, nagrody rzeczowe, puchary, medale. I to jest też dla nas bardzo duży cel, żeby coraz lepsze warunki dawać zawodnikom. A dlaczego? Bo sami gdzieś tam startowaliśmy i mimo tego, że są związki, które są w branży od kilkudziesięciu lat, to jakimś sposobem, mimo wpisowych, nie są w stanie nawet zagwarantować symbolicznej kwoty chociażby zawodnikowi, który zajął pierwszą lokatę. Dla mnie to jest niedopuszczalne i jest się na zawody. Wstyd, to jest wstyd po prostu. Ile pół roku powiedzmy byś się przygotowywał do trójboju i nagrodę masz żadną tak naprawdę. Wiadomo, często to jest shaker i białko, nie? My inaczej troszkę podchodzimy do tego, bo to taka fest, pasja, no i łączymy to z pracą, więc że tam dostanę jakiś shaker czy coś, no to mnie tam nie interesuje, bo... I moje słowa nie były skierowane do zawodów, które dopiero zaczynają i do takich zajawkowych zawodów. Chodzi mi raczej o organizacje, które już trwają latami. Że nie dzielą się tym z zawodnikami, a często wiemy, że spore pieniądze otrzymują, ale niestety tych nagród, nie widać tego w nagrodach dla zawodników. Jakby związki, mi się wydaje, że tutaj no... Nie chcą po prostu tych pieniędzy przeznaczać, bardziej to wewnątrz zostaje. Bardzo bym chciał, żebyśmy tak ogarnęli kolejną edycję zawodów, oczywiście też pod kątem organizacyjnym, finansowym, żebyśmy mogli jeszcze większe nagrody dać. Koszulki zawodów oficjalne, zawodnicy w ramach wpisowego otrzymywali też koszulkę zawodów, to było 2000 zł. Ścianka do streama profesjonalna, która nam się przyda jeszcze myślę na niejedno wydarzenie, dlatego też fajnie, że w to zainwestowaliśmy. To było 4200 zł. Niepozorny koszt, nie? Niby ścianka, no. Ale jak zobaczyłem walizkę, w jaką jest ta ścianka zapakowana, to no nie, no przecież to nie może kosztować 500 zł. Ta walizka to taki kawał plastiku. Takiego solidnego, na przemian z aluminium tam, także no, to musi to kosztować. Sędziowanie na zawodach. Tutaj było bardzo ważne dla nas, żeby sędziowanie było sprawiedliwe i profesjonalne. Dlatego też ściągnęliśmy bardzo dobrą ekipę sędziów. To był koszt 4600 zł. Kwestie regulaminu na zawody i jeszcze kilka innych formalności, jakieś tłumaczenia na język angielski. To było 500 zł. Wynajem, nawet mamy tutaj, dziękuję Damian, że byłeś tak skrupulatny, bo mamy nawet sofę na streamie. 330 zł za sofę na streamie i przeloty dla zawodników zagranicznych, którzy niestety nie pojawiliby się na zawodach, gdybyśmy zakwaterowania i przelotu im nie zapewnili, bo po prostu są to młodzi ludzie. Mieliśmy tylko 3 miejsca, które wygrywają nagrodę, więc młodzi ludzie, 17-18 lat, nie zaryzykowaliby przelotem i inwestycją w udział, jeżeli my byśmy tego nie pokryli, ale chcieliśmy ich zaprosić, bo chcieliśmy zrobić no, imprezę, jakiej w Polsce jeszcze nie było, taki był cel. I te przeloty dla zawodników to było 10 tysięcy złotych. No i ogólnie dzięki wielkie dla Typu od Marketingu za to, że dzisiaj na szybkości pomógł nam z tym, żebyśmy mogli przedstawić wam ten kosztorys. To co, suma na ekranie, tak? No mamy tutaj, pewnie gdzieś tutaj mamy te koszty wszystkie. Woreczek. I teraz dużo szybciej nam pójdzie z wpływami. Może Saker chcesz? Dawaj, powiedz, Saker, wpływa mi to chyba szybko. Czyli tak, z biletów mamy 45 tysięcy, no i sprzedaż na wydarzeniu to jest 15 tysięcy. To był zysk. Zysk konkretnie. I to jest koniec. Sprzedaż była wyższa, ale zysk z tej sprzedaży 15. Tak, zysk z biletów i zysk z sprzedaży. I to są kwoty netto na ten moment. Łącznie 60 tysięcy. Tak, czyli mamy po podsumowaniu. Tutaj, gdzieś? Minus 105. Minus 95 mil. A minus 100, bo to jest 10. No myślę, że tak. No, myślę, czyli... że można w takim zaokrągleniu
powiedzieć, że 100 tysięcy. Czyli tytuł, który daliśmy, nie jest baitem. No, czyli 100 tysięcy na wydarzenie musieliśmy wydać. Oczywiście, jak to jest zawsze z takim planowaniem, myśleliśmy, że zmieścimy się w trochę niższym budżecie, no ale bierzemy to doświadczenie i teraz myślimy, co zrobić na kolejny rok, żeby było jeszcze lepiej i dla nas, i dla was. Podsumowując, dziękujemy bardzo, że byliście z nami aż tak długo i żegnamy się z wami. I butelka spod stołu. Wymyślimy coś nowego. Nie, no dobra. Nie wymyślimy nic nowego. Nie, no przemyślenia. Powiedzmy, jakie wnioski. Widzimy to. No. I jakie teraz mamy przemyślenia? Ja mam bardzo takie przemyślenia, że chciałbym zrobić format zawodów, które nie będą, których efektem nie będzie minus 100 tysięcy, tylko na przykład plus 100 tysięcy. Albo plus 200. I chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, ale przy okazji, żeby to się wiązało z tym, że będzie to ciekawsze wydarzenie też dla ludzi i wcale nie jakoś dużo droższe, więc chciałbym pomyśleć w tą stronę, żebyśmy my zarobili na wydarzeniu, a żeby ludzie otrzymali jeszcze większą petardę niż była. Nie wiem, jak tak wy myślicie. No. Ludzie otrzymali petardę i zawodnicy jeszcze większą petardę otrzymali. Tak, bo jeżeli tutaj będą te kalkulacje nam dużo lepiej wychodzić przy kolejnym, to będziemy mogli jeszcze lepszych zawodników zaprosić i zrobić jeszcze fajniejsze zawody, ale też wymyślić o czymś siłowym, nie? Więc też myślę, że w tą stronę może coś związanego z trójbojem zrobić. No i na to wszystko będzie potrzebna kasa. Będziemy myśleć i na pewno się podzielimy naszymi planami niedługo. Nic dodać, nic ująć, ale dodam jeszcze jedną rzecz, żeby to wydarzenie było lepsze dla wszystkich, dla zawodników, dla widzów, to musi zarabiać po prostu. Mhm. Żebyśmy mogli zagwarantować wam lepsze widowisko i lepsze nagrody dla zawodników. Ja chcę powiedzieć, że pomijając liczby, było zajebiście. Przymykam oko na to, co usłyszeliśmy wszyscy i fajnie było wszystkich spotkać, pogadać. Tak ja jest, to wierzę w to, że to po prostu zaprocentuje, co nie? Nie, że czegoś żałuję, jakieś złotówki z tego wszystkiego. Wiem, że to zaprocentuje, że za rok zarobimy na wydarzeniu, no i każdy zyska, tak? Nie powiedzieliśmy o tym, że to też nie traktujemy jako wydane 100 tysięcy, ale zainwestowane 100 tysięcy. Gdzieś tam pielęgnujemy tą społeczność naszą. Fajnie jest was widzieć raz na jakiś czas. Piszcie, co wy byście chcieli zobaczyć za rok. My mamy już swoje mniej więcej przemyślenia, jak to zaplanować. Dobra, kończymy tą rzeźbę. Dobra. Kończymy, koniec. To jeszcze... Boże. Paper view, kurde. Ej, popsułem. Chciałem powiedzieć. Czekaj. Dzik jest w dupie, ma twoje paper view.